16 kwietnia Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zaprosił uczestników 16 Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2015 na wernisaż wystawy pokonkursowej, który odbył się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Na Biennale to sami twórcy decydują o tym, jakie prace wybierają. Nie ma tu określonej tematyki ani techniki narzuconej, tylko właśnie jest to, czym dzieci i młodzież chcą się pochwalić. I dlatego jest tak różnorodnie i tak kolorowo. W tym roku było to około 300 prac. Jurorzy wybrali tylko 20, które nagrodzili i mniej więcej 20 osób zostało wyróżnionych. Ja nigdy nie wątpiłem w to, że mamy bardzo, bardzo utalentowaną młodzież, czy to uczniów szkół gminnych, czy to uczniów szkół powiatowych. Co widać na załączonym obrazku, piękne prace, ręce składają się same do oklasków, także bardzo się cieszymy, że możemy takie inicjatywy wspierać. Na to nigdy nie powinno zabraknąć pieniędzy i tak powiedziałem, to jest wartość dodana, tylko należy się cieszyć z tego powodu. Wernisaż połączony został z wręczeniem nagród laureatom konkursu. Jego uczestnicy oceniani byli w kilku kategoriach wiekowych. Namalowałam portret celebryty, bo po prostu na zajęciach dodatkowych nam pani rzuciła taki temat, no i tak jakoś wyszło. Z początku mi nie wychodziło, ale no, jakoś się udało. O konkursie się dowiedziałem tydzień wcześniej, przed końcem konkursu. Narysowałem rysunek ołówkiem przedstawiający mężczyznę, który śni o androidzie. No tak wyszło, że się udało. Nie myślałem o nagrodach, nie zależy mi na tym. Po prostu narysowałem. Na wystawie, która znajduje się na piętrze OCK, znajdują się prace laureatów oraz zakwalifikowane do wystawy prace. Dwie z nich pojadą do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. No myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przynajmniej część tych wystaw, tych biennale znalazło się w zasobach starostwa. Różni goście, czy zagraniczni, czy ważni i ważniejsi przybywają. To jest bardzo fajna formuła podarunku, taka myślę, że trafiająca do każdego, jak dziecko naszego powiatu namaluje, albo młodzież coś pięknego namaluje, albo coś pięknego zrobi, to jest się czym chwalić, idzie to w świat, także mam zamiar jedną z tych prac zawieźć dla pana starosty Dachau. Wybieram się w maju albo w sierpniu, także będę miał idealny prezent dla pana starosty, który wiem, że jest koneserem prac malarskich. To była już druga w tym samym dniu impreza, którą patronatem objęło Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Konrad Paw zdobył Grand Prix Festiwalu Młodego Aktora organizowanego po raz czwarty przez Dom Kultury w Kętach, którego gala odbyła się 16 kwietnia na sali widowiskowej. Gala finałowa, także dzieci już nie są poddawane ocenie, dzisiaj już tylko przyjemności. Występują, przedstawiają krótkie fragmenty swoich etiud, no i otrzymują nagrody i wyróżnienia. Przyjechali do nas uczestnicy z 33 placówek, z różnych miejscowości, Śląska, Małopolski, więc festiwal, można powiedzieć, terytorialnie się rozrasta. W tym dniu ogłoszono również wyniki artystycznej rywalizacji w dwóch konkursach. 21. turnieju interpretacji bajki i baśni organizowanego dla dzieci ze szkół podstawowych oraz 6. turnieju Wywiedzione ze słowa, w którym uczestniczy młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W obu konkursach wzięło udział 73 uczestników. No bardzo się cieszę, że występuję, że przedostałem się tutaj. No czekam na jakąś nagrodę. Bardzo duża była konkurencja, tak. Jestem z Kent, przygotowywałam się gdzieś z miesiąc, a dlatego wziąłam udział, bo bardzo lubię brać udział w takich różnych interpretacjach. Ogólnie to jest mój pierwszy konkurs, taki teatralny czy tam recytatorski. I pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, chciałem spróbować swoich sił po prostu. Tegoroczny Festiwal Młodego Aktora swoim patronatem objęło m.in. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Powiat szczególnie chętnie wspiera właśnie takie inicjatywy, które adresowane są do dzieci i młodzieży, nie tylko w kulturze, również w sporcie. W tym przypadku to już jest kolejna edycja, w której jesteśmy partnerem bardzo ciekawego artystycznego przedsięwzięcia, właśnie adresowanego dla młodych aktorów. No kto jak nie młodzi ludzie pokazują nam troszeczkę inny świat i bardzo się z tego cieszymy, że są takie młode talenty, które potrafią się podzielić nie tylko wewnątrz szkół, z których pochodzą, ale również pokazują te swoje umiejętności na zewnątrz.
Pani Ewa była w tym dniu szczególnie dumna, ponieważ jej syn zdobył w turnieju srebrną maskę i jak sama powiedziała, syn wyniósł talent z domu, gdyż wszyscy rodzinnie od wielu lat mają pasje artystyczne. Ja będąc w szkole podstawowej, zawsze jak pytano mi się, kim chciałabym być, to mówiłam, że chciałabym być aktorką. Natomiast jednak gdzieś kroki skierowały mnie do studium nauczycielskiego i chyba powiązałam jedno z drugim, bo pracując z dziećmi trzeba być doskonałym aktorem. Mało tego, śpiewakiem, gimnastykiem. Starszy syn też śpiewa, także myślę, że te geny gdzieś tam się zakorzeniły i są w dalszym ciągu tak pozytywnie wykorzystywane. Adam Płonka otrzymał srebrną maskę za umiejętność operowania różnymi środkami scenicznymi i świadomość sceniczną. W ramach międzynarodowej wymiany uczniów w zespole szkolno-gimnazjalnym w Nowej Wsi od 13 kwietnia goszczą Holendrzy. Jest to już kolejna wizyta zagranicznych przyjaciół w nowowiejskiej szkole. Pierwsza nasza wymiana była dużym sukcesem. Holendrzy bardzo chcieli tutaj znowu przyjechać. Przyjechała tym razem inna młodzież, ponieważ to jest zawsze trzecia klasa, która bierze udział w wymianie z ich strony. A z naszej strony drugi raz niektóre osoby również biorą tym razem udział. To znaczy, że musi być chyba fajnie, skoro decydują się na tego typu doświadczenie. They are very excited to be here. For all of them, it's the first time that they are in Poland. So yesterday we have arrived by plane, and today they are meeting for the first time the Polish students. So they are getting to know each other now. Pierwszego dnia holenderscy uczniowie zwiedzili szkołę, a następnie na sali gimnastycznej przy wspólnych zabawach poznawali się ze swoimi polskimi przyjaciółmi. Przede wszystkim chcemy się poznać, troszkę zintegrować. No i myślę, że do końca tygodnia młodzież pozna się już na tyle, że jakieś nowe przyjaźnie tutaj się pojawią, zawiążą. No to mamy nadzieję. The exchange is about getting to know other people, other cultures. And they will feel that although we are apart, we have very much things in common. So it's very nice to know people who are not living together but abroad and then meeting up with friends, I think. Tematem przewodnim tegorocznej wymiany jest UNESCO. Podstawowym celem tej organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. W związku z tym grupy musiały przygotować prezentację na temat tej organizacji. Holendrzy pozostaną w Polsce do 17 kwietnia, gdzie w międzyczasie zwiedzą m.in. Muzeum Auschwitz, Kraków oraz Żywiecki Browar.